Radio Radia 5, Łukasz Kurzyna. E, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Miasto Sowałki rozpoczyna przygotowania do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2017. Jakie przetargi ogłoszono, na jakie inwestycje No i co w najbliższym czasie zostanie wykonane, będzie się działo w Sowałkach, jeżeli chodzi o inwestycje? Faktycznie rozpoczęliśmy już realizowanie budżetu miasta na 2017 rok. Pierwsze przetargi właśnie otwieramy oferty w pierwszych przetargach. Tutaj pierwsze z tych ważniejszych inwestycji to rozbudowa ulicy Północnej i Kolejowej, czyli inwestycja bardzo mocno wyczekiwana przez mieszkańców osiedla Kamena, ale nie tylko, bo i również przecież pracowników fabryki Fortek, dla których to stanowi główny dojazd do pracy. W tym roku właśnie zrealizujemy kompleksową przebudowę ulic Północnej Kolejowej od ulicy świerkowej, do mniej więcej wysokości pikarni Cymes. Co się zmieni? Zostanie tam wprowadzone oczywiście uzbrojenie podziemne, czyli powstanie w końcu kanalizacja deszczowa, dzięki której przestaną powstawać takie takie kowielkie kałuże na skrzyżowaniu ulic kolejowej, północnej i wylotowej. Tutaj przy wyjeździe z dworca PKP tam było wiele problemów z tą wodą. Oczywiście powstanie w pełni wymiarowy chodnik, częściowo dojdzie też i ścieżka rowerowa. W ramach tego zadania przebudowano budujemy również park, który jest przed dworcem PKP. Powstaną tam nowe lampy, nowe ścieżki w ramach parku, więc taka rewitalizacja całkowicie tego rejonu miasta. Wiemy już, że są chętni wykonawcy właśnie, żeby wykonywać to, to zadanie. Najniższą ofertę złożyła suwalska firma PDM, która zaoferowała zrealizowanie tej przebudowy, tej inwestycji za 2 miliony 600 tysięcy złotych. Obecnie trwa ocena na ofert, ale wygląda na to, że faktycznie ta oferta będzie mogła zostać zaakceptowana e, i suwalska firma będzie realizowała e, w tym roku tą inwestycję. E, oprócz tego, ogłoszony jest już przetarg na przebudowę ulicy Staniszewskiego, czyli tutaj e, ta, e, ta, e, ta inwestycja, którą realizujemy wspólnie e, z gminą Suwałki i Powiatem Suwalskim, e, zostanie przebudowana całkowicie droga prowadząca do Płociczna. E, częściowo zostanie to zrobione właśnie e, przez miasto. Czyli tutaj mniej więcej od wysokości byłego śmietniska na sobolewie do granic administracyjnych miasta, to prawie 3 km, przebudujemy drogi. Tam powstanie oczywiście zupełnie nowa konstrukcja drogi, nawierzchnia, powstanie oświetlenie do, do lasu, powstanie ścieżka rowerowa wzdłuż całej drogi i ta inwestycja będzie kontynuowana przez powiat, właśnie w, aż do płociczna, w podobnej właśnie standardzie, z pełną ścieżką rowerową, także suwalczanie pod koniec roku będą mogli nową ścieżką rowerową, bezpiecznie dojechać do Płociczna. Czas realizacji od wiosny do zimy. Tak, tak. To jest inwestycja, którą w naszym przypadku i w przypadku powiatu realizujemy wspólnie w ramach rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Mamy tutaj dotację w wysokości 50% kosztów realizacji inwestycji właśnie z budżetu państwa. Także myślę, że to jest dobra wiadomość dla Suwalczą. Kolejne inwestycje, które przygotowujemy, to oczywiście inwestycje wybrane w ramach budżetu obywatelskiego. Przypominam, że w tym roku zostało skierowanych do realizacji wybranych przez mieszkańców sześć małych projektów i dwa duże. Pierwszy z tych dużych projektów jest właśnie już, jego realizacja jest w trakcie przygotowań. Został ogłoszony przetarg na dokumentację techniczną modernizacji ulicy Klonowej od bloku 43 do zespołu szkół numer 9. Powstaną tam nowe chodniki, nowe miejsca parkingowe. Znacznie się liczba tych miejsc parkingowych powiększy, więc myślę, że to też jest dobra wiadomość dla mieszkańców. Tamtego rejonu miasta. Oprócz tego w, jest w trakcie już też przetarg na. Zaprojektowanie i wybudowanie pomostu na wyspę, tutaj na zalewie Arkadia, jest to temat, który od kilku lat już po, po mieście krążył. Gdzie wiele osób wypowiadało się, że fajnie, gdyby taka inwestycja powstała, żeby na tej wyspie móc też um, latem przebywać i, i tam jakby um, posiedzieć sobie w spokoju i, i w ciszy. Także ta inwestycja będzie w tym roku zrealizowana. Um, myślę, że jeszcze przed wakacjami um, w ramach tego obecnego przetargu założyliśmy termin wykonania. Do końca maja czekamy na oferty. W przyszłym tygodniu powinniśmy poznać potencjalnego wykonawcę tego zadania.